Cześć, mam na imię Piotrek. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować bezstelażowy system toreb do motocykli offroadowych firmy Beturkus. System składa się z siodła, które w prosty sposób można zamontować na motocykl bez użycia żadnego haka. Wystarczą tylko trzy pasy oraz dwie torby o łącznej pojemności około 30 litrów. Tyle, że te 30 litrów można powiększyć. Torba ma długość 65 cm. Ja ją roluję trzykrotnie, ale można sobie ją zrolować dwukrotnie, wtedy ta pojemność się zwiększa. Wygląda to w ten sposób. Żeby ją wyciągnąć, luzujemy klamry, wyciągamy torbę, możemy się tam udać na kemping czy pod namiot, obojętne. Wkładamy torbę, zapinamy klamrą, dociskamy pas. Jeżeli ktoś chce się bawić, można je tutaj, te pasy, zapiąć na szlufki, które są dołączone do zestawu. Wygląda to w ten sposób. Można jeszcze powiększyć zestaw, jeżeli komuś byłoby mało tej pojemności, powiększyć zestaw o torbę o pojemności 5 litrów. Można ją zamontować pod sakwę albo na górę. Jest to rozwiązanie systemowe z rozstawem 18 cm, także montujemy albo pod torbę, albo na górę. I torba o pojemności 7,5 litra. Ja do niej wkładam sobie namiot, ale to już w zależności od potrzeb, kto co chce. I to samo rozwiązanie, 18 cm rozstawu. Są tutaj szlufki mocujące. To wszystko spinamy pasami, które dołączone są do zestawu jako akcesoria dodatkowe. Zaprezentuję Wam teraz, w jaki sposób to siodło zamontować na motocykl. Składamy pas na pół, on ma długość około 1,5 metra, także można zamontować albo pod nóżki. Ja tutaj mam taką dziurkę, gdzie mogę sobie przewlec koło ramy. Przewlekam tą część pasa, robi się oczko, przekładam i mamy już dwa wolne pasy. Z drugiej to samo, już tego nie będę wyciągał. Tam już jest założone. I montaż z tyłu. Pas zakończony klamrą samozaciskową. Przewlekamy w ten sposób przez szlufki. Wstępnie go naciągamy. O. Myślę, że to będzie taka optymalna pozycja. Mocno dociągamy. Zakładamy pierwszą klamrę. Drugą. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że w momencie, kiedy uszkodzi się pas, możemy dokupić go na każdej stacji benzynowej, 25 mm szerokości. Tak. Dociskamy jeden, solidnie, drugi, trzeci, czwarty. Torbę wkładamy w ten sposób. Zapinamy. Zaciskamy klamry, drugą, tutaj są szlufki, ja sobie przekładam przez szlufkę, najpierw przez oczko, później zakładam na szlufkę i wtedy fajnie nam się chowa ten pas. I ta sama sytuacja jest z tymi torbami dodatkowymi. Ona jest w tej chwili pusta, ale pokażę, jak to wygląda. Przekładamy pas przez szlufkę w torbie i przekładamy przez szlufki w siodle. Jeden, teraz drugi. Szlufka w torbie, drugi pas. No i zaciskamy. W ten sposób pokażę może, jak montujemy tą dolną sakwę. Tutaj mamy pod uszami mamy
dodatkowe szlufki 4. Pasy przekładamy przez szlufki. Druga. Później przez szlufkę w torbie. Później przez kolejną szlufkę na siodle. Spinamy klamrą. I to samo robimy z dolnym. Teraz przekładam przez szlufki z dolną. To samo robimy z drugą torbą. Zaciskamy. I tutaj mamy klamry. Dodam jeszcze, że waga całego zestawu, siodło z dwoma torbami, to jest w granicach 2 kg, 2,20 z tego co pamiętam. Można naprawdę sprawnie się poruszać. No tutaj mam za długi pas w tej chwili. Nie chciałem go odcinać, bo chciałem obrać taki jakiś optymalny wymiar tego pasa. Nadwyżkę można sobie obciąć, a resztę włożyć w szlufkę. W tej chwili mamy tak, 15 litrów po boku, 15 litrów na drugim boku, 7,5 litra na górze i po 5 litrów pod sakwami. Także no tutaj naprawdę można już spakować naprawdę wiele. I jest jeszcze miejsce na tym, żeby na motocyklu, żeby spokojnie jechać. No jedyny minus to jest waga bagażu.